Rozdział drugi. Konfiskata parowca. 30 sierpnia 1939 roku. Kraków, Wisła, przystań, noc. Do zacumowanego ekspresu na pokład wchodzą żołnierze Wojska Polskiego. Major Kruk, 45-letni postawny oficer. Chorąży Wasiak, 30-paroletni szczupły i energiczny mężczyzna. Razem z nimi wchodzi 8 młodych i wysportowanych podoficerów. Żołnierze dostają się do kajuty Jana. Do wieczór, panu. Z przykrością chciałbym powiadomić, że rekwirujemy parowiec. Oznajmia stanowczo major Kruk. Przepraszam, panowie, z całym szacunkiem, jak tak można? Wtargnąć na czyjąś własność i ją po prostu zabrać. Oficer zwraca się do swojego podwładnego. Panie Orąży, proszę przystąpić do czynności służbowych związanych z konfiskatą parowca. Chorąży Wasiak przyjmuje pozycję baczność. To jest, panie majorze. Odwraca się do Jana. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, która znajduje się w stanie wojny, mam obowiązek przystąpić do konfiskaty parowca dla dobra kraju w celach transportowych. W kajucie mieszczącej się tuż przy wejściu zakwaterowana jest obsługa parowca. Między innymi dwie kucharki oraz dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za zaopatrzenie żywności. Pobudziły ich wrzaski żołnierzy dochodzące zza zamkniętych drzwi kajuty kapitana. Słyszeliście? Rzuca zdenerwowana tęga kobieta, zrywając się z koi. Wojsko polskie zajęło statek. Dodaje wystraszony mężczyzna w średnim wieku. Uciekajmy stąd! Odpowiada spanikowana kucharka, wciskając nieudolnie buty na nogi. Czesław, słysząc krzyki dochodzące z kajuty Jana, zrywa się z koi i wybiega. Zdenerwowany, widząc stojących żołnierzy Wojska Polskiego, zadaje pytanie. Dobry wieczór, panowie. Przepraszam bardzo. Czy mogę się dowiedzieć, jaki jest cel waszej wizyty? Tak jest, proszę pana, odpowiada major Kruk. Mój podwładny wam wszystko wyjaśni. Panie Chorąży, proszę udzielić panom informacji. Chorąży Wasiak, słysząc majora, jednoznacznie stwierdza. Tak jest, panie majorze. Obsługa parowca, korzystając z chwili nieuwagi żołnierzy Wojska Polskiego, wydostaje się z kajuty. Poczekajcie, szepcze jeden z zaopatrzeniowców żywności, składając się głównym korytarzem w kierunku kajuty Jana. Sprawdzę tylko, czy uda nam się wydostać na zewnątrz. Tylko uważaj na siebie, proszę, dodaje półszeptem przerażona kucharka, chowając się za drzwiami toalety oddalonej dosłownie kilka metrów od kajuty kapitana. Po kilkunastu sekundach mężczyzna wraca boso. Trzymając buty w jednej dłoni, drugą macha, przywołując pozostałą część załogi. Droga wolna, uciekamy. Po chwili wszyscy biegną wzdłuż Wisły w kierunku centrum Krakowa, trzymając kurczowo w rękach ogromne i ciężkie torby. Ożywione krzyki obudziły Kazię i Witka. Słyszysz? Tak, to u Janka. Idę sprawdzić. Tylko uważaj na siebie, proszę, odpowiada przerażona Kazia. Dobrze. Witek patrzy w oczy żony i opuszcza pomieszczenie. Witek wchodzi do kajuty Jana. Widząc żołnierzy Wojska Polskiego, podchodzi do Czesława. Dobry wieczór, panowie. Major Kruk odwraca się w jego stronę. Dobry wieczór, panu. Czy to już cała załoga parowca? Tak, to już wszyscy. Janek spogląda na Witka, dając mu znak. Dobrze, panowie. Tak jak wcześniej wspomniałem, znaleźliśmy się w stanie wojny. Wszelkie dobra materialne ludności cywilnej zostają zarekwirowane dla obrony ojczyzny. Spogląda bezlennym wzrokiem na mężczyzn, po czym zwraca się do chorążego Wasiaka. Panie Chorąży? Tak jest, panie majorze. Proszę rozdać dyspozycję ludności cywilnej. Płyniemy do Warszawy. Tak jest. Przeraźliwy hałas dochodzący z kajuty kapitana obudził Basię. Mamusiu, muszę do toalety. Dobrze, córeczko, za chwilkę pójdziesz. Mamusiu, nie wytrzymam. Pozwól mi teraz. Proszę. Kazia delikatnie i bardzo powoli otwiera drzwi. Spoglądając na Basię, szepcze. Poczekaj. Sprawdzę tylko, czy toaleta jest wolna. Jeżeli tak, cichutko pójdziesz na górę, załatwisz się, po czym jeszcze ciszej wrócisz. Tak, aby nikt ciebie nie zauważył. Dobrze, mamusiu. Kazia wychodzi z kajuty. Po paru chwilach wraca z powrotem. Idź, córeczko. Tylko pamiętaj. Cichutko. Basia wybiega z toalety. W tym samym momencie z kajuty Jana wychodzi jeden z podoficerów. Zauważa dziewczynkę i zaczyna głośno krzyczeć. Panie majorze, tutaj jest jakieś dziecko! Po chwili wszyscy wybiegają na korytarz. Major odwraca się w stronę Jana. Proszę mi wyjaśnić, co robi dziecko na pokładzie parowca?
Witek próbuje wytłumaczyć, ale Janek go wyprzedza, mówiąc: to jest córka Witka i mojej siostry, która również jest na pokładzie. Co takiego? Panie majorze, za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny. Z dziewczynkami pływamy od... Z dziewczynkami? Czyli mam zrozumieć, że na pokładzie parowca znajduje się jeszcze kobieta z dziećmi? Tak jest, panie majorze. Na dole w kajucie jest moja żona z córkami. Właśnie rano mieliśmy wracać do domu. Dziewczynkom kończą się wakacje. Wakacje? Jesteśmy w stanie wojny, a pan mówi o wakacjach? Zdenerwowany major podchodzi do chorążego Wasiaka. Przez chwilkę szepczą, po czym wraca i oznajmia: przy następnej przystani parowiec zacumuje i kobieta z dziećmi opuszczą pokład. Opatowiec, przystań, noc. Proszę pożegnać się z rodziną. Macie na to 3 minuty. Każda chwila jest bardzo cenna. Mówi do Witka, Jana i Czesława major Kruk, po czym wchodzi na pokład parowca. Do zobaczenia, Kaziu. Uważaj na siebie, a przede wszystkim na dziewczynki. Klepiąc Witka po ramieniu, Janek wchodzi na pokład. Do widzenia. Czesław przytula Kazim i dziewczynki, po czym kieruje się w stronę parowca. Witek podchodzi do żony i córek. Kaziu, proszę, opiekuj się dziewczynkami. Pochyla się nad Lilką. A ty, córeczko, jako najstarsza, czuwaj nad siostrami i mamusią. Dopłyniemy do Warszawy i zaraz po was wracam. Dobrze, tatusiu, będziemy na ciebie czekać. Kocham was. Witek przytula się do rodziny. Obiecaj, że wrócisz po nas jak najszybciej. Kazia ze łzami w oczach spogląda na męża. Dobrze, obiecuję. Opiekuj się dziewczynkami. Z pokładu statku wychyla się major Kruk. Odpływamy! Ekspres pomału odpływa. Wzdłuż wolno płynącego statku biegną dziewczynki z Kazią. Na pokładzie stoi Witek, który widząc to wszystko nie może powstrzymać łez. Lila biegnie najszybciej. Statek zaczyna nabierać większej prędkości. Tatusiu, kocham cię! Witek, nie słysząc już Lili, zaczyna głośno krzyczeć. Lila, uważaj na siebie! Tatusiu, nie zostawiaj nas! Witek, nie widząc już rodziny, krzyczy coraz głośniej. Lila, opiekuj się mamusią i rodzeństwem! Lila! Kiedy ekspres znika z pola widzenia, Lila siada na ziemi i zaczyna głośno płakać. Tatusiu, dlaczego nas zostawiłeś? Tatusiu, dlaczego? Kazia z córkami dociera do centrum Opatowca. Mamusiu, jestem bardzo głodna, skarży się Basia. A ja zmęczona. Może usiądziemy tutaj na ławce i odpoczniemy? Nie mam już siły dalej maszerować. Całą noc się błąkamy, dodaje Niusia. Musimy znaleźć jakieś schronienie, dodaje Lilka. Tak, dziewczynki, mówi Kazia. Lilka ma rację. Musimy znaleźć ciepłe i suche miejsce, w którym będziemy mogły odpocząć w nocy. Ale najpierw kupimy chleb. Wskazuje córkom sklep spożywczy znajdujący się w samym centrum Opatowca. Chodźmy. Do sklepu wchodzi Kazia z dziewczynkami. Przy regałach z pieczywem stoi ekspedientka. Szczupła, wysoka, około 50-letnia kobieta. Dzień dobry. Na widok kobiety z dziećmi ekspedientka podchodzi do Lady. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Poproszę 2 bochenki chleba. Ekspedientka, podając chleb, mówi: 60 groszy poproszę. Kazia wyciąga pieniądze z portfela i kładzie na Ladzie. Przepraszam, zapomniałam. Poproszę jeszcze 1 kg mięsa wołowego i 2 litry mleka. Ekspedientka spogląda na Kazię, następnie na dziewczynki, po czym oznajmia: niestety, mięsa i mleka nie ma i już nie będzie. Dlaczego? Pyta zdziwiona Kazia. Większość ludności opuszcza Opatowiec. Wojna! Rozumiem, nie jesteśmy stąd. Szukamy jakiegoś schronienia. Pomoże nam pani? Ekspedientka posępnie spogląda na dziewczynki. Proszę spróbować w gabinecie lekarskim. Dziękujemy bardzo. Na twarzy Kazi pojawia się delikatny uśmiech. Do widzenia.